Mimo iż o północy niebo nad Lesznem tradycyjnie już rozświetliły fajerwerki odpalane przez mieszkańców, tegoroczny Sylwester zaliczyć można do spokojnych. Sylwester 2020 roku dla radnych był nadzwyczajny. To za sprawą sesji, która właśnie na ostatni dzień grudnia została zwołana na wniosek prezydenta Łukasza Borowiaka w trybie zdalnym i nadzwyczajnym. W programie był tylko jeden projekt uchwały. Mamy statystyki narodzin w leszczyńskim szpitalu w 2020 roku. Odbyło się 1529 porodów, a na świat przyszło 1558 dzieci. Dziś oficjalnie rozpoczęły się zimowe ferie szkolne. Niestety przez najbliższe 2 tygodnie nie będzie można w Lesznie skorzystać z żadnych obiektów sportowych. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie zaprasza na cykl zimowych warsztatów z architekturą. Wszystkie 4 spotkania odbędą się online. Pierwsze już we wtorek, 5 stycznia. Z powodu pandemii nie będzie w tym roku tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich, kolędy. W zamian za to w kościołach będzie się można modlić za mieszkańców konkretnych parafialnych ulic. Na stronie internetowej Głównej Świątyni Leszna, Bazyliki pod wezwaniem Świętego Mikołaja, jest już plan spotkań modlitewnych. Urząd Miasta w Lesznie wprowadza zasadę jeden petent, jedno stanowisko. Do 17 stycznia ograniczona będzie liczba osób, które jednocześnie mogą być obsługiwane w poszczególnych wydziałach. 186 osób, instytucji i samorządów znajduje się na liście darczyńców wspomagających Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. To odpowiedź na apel dyrektora placówki Tomasza Karmińskiego. Kolejne zwolnienia ze składek i dodatkowe świadczenia postojowe to wsparcie z ZUS skierowane do branż wymienionych w najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. O zwolnienie z opłacania składek można wnioskować od 30 grudnia, a na inne formy wsparcia będzie trzeba jeszcze nieco poczekać.